Cześć, witam Was w czwartym filmie serii o rzęsach. Jeśli potrzebujecie jakikolwiek inny odcinek, macie je wszystkie na dole, wszystko jest zebrane fajnie w playlistę. Jeśli coś o zalotkach, to jest tam. Jeśli o wydłużaniu, podkręcaniu i w ogóle sprawianiu, że rzęsy są piękniejsze, to też jest taki odcinek. Jeśli potrzebujecie test na żywo, tanich tuszy, to też. No i ogólnie film o dobrych i kiepskich tuszach. Zapraszam Was tam, tam jest wszystko właśnie, a dzisiaj o czterech sposobach, jak rozwiązać asymetryczność rzęs. Może się ona brać po prostu naturalnie, no bo tak nam rosną jakoś krzywo, dziwnie w ogóle, po prostu źle. Może być na jednym oku mniej, mogą być bardziej podwinięte, krzywo podwinięte, z jednej strony podwinięte, z drugiej strony bardziej płaskie, po prostu tych asymetryczności może być wiele. No i przyczyna właśnie, po prostu naturalnie tak nam rosną. A druga sprawa to sen, spanie na boku. Jeśli śpicie mocno na jednej stronie, to zazwyczaj te rzęsy są takie tutaj jakieś pozgniatane, często wywinięte, a często po prostu takie potargane, krótko mówiąc. No i z tego to nam się bierze, ale ciężko jest temu przeciwdziałać. Ciężko przeciwdziałać naturze i ciężko przeciwdziałać snowi, bo to jest jedna z większych przyjemności w ogóle życia. Jeśli można, zwłaszcza spać z kimś fajnym i na wygodnym łóżku, ale dosyć dygresji. Cztery sposoby. No i tak, lecimy od... Pierwsza rzecz jest... To jest sposób na stałe. Jeśli macie problem z gęstością i długością rzęs, czyli na jednym oku jest ich więcej i są grubsze, to możecie to faktycznie zmienić już i tutaj właśnie przechytrzyć naturę odżywką do rzęs. Jakąś porządną, mocną odżywką do rzęs. Możecie oczywiście ją stosować na obydwoje, na jedno i drugie oczko, z tym, że to jakby normalne oko dostaje mniej. Nie chodzi o większą dawkę, ale po prostu odrobinę rzadziej. Na przykład tutaj mam ładniejsze rzęsy, więc tutaj aplikuję co drugi dzień, a na oczku, które potrzebuje jakby większego kopa, codziennie. I dzięki temu rzęsy się wyrównują. Działa, sprawdziłam na sobie. Ja używam Revitalash od dłuższego czasu i właśnie robię często taki trik, że przez dwa tygodnie stosuję tak jakby nierównomiernie, a potem dwa tygodnie razem codziennie. No i dzięki temu to się bardziej wyrównuje. Kolejna rzecz. To jest raz. Działanie mechaniczne, jeśli chodzi o zalotkę. Przede wszystkim polecam Wam, jeśli macie problemy z brakiem symetryczności rzęs, zwłaszcza jeśli na przykład są niesymetryczne względem siebie, bądź tu są ładnie na środku podwinięte, kąciki są proste, lub na odwrót, no cokolwiek, te rzęsy naprawdę potrafią dziwne rzeczy ze sobą robić, to polecam wam malutką taką zalotkę, dzięki niej idealnie podwiniecie rzęsy tam, gdzie chcecie i tak bardzo, jak chcecie, bo no, a jeśli chodzi o w ogóle stosowanie jej, to zapraszam właśnie na film z zalotką, no bo to jest najważniejsze. Taka mała jest super fajna, poręczna i zrobicie z nią dosłownie wszystko, w sensie z rzęsami waszymi i z nią zrobicie wszystko i będzie naprawdę super. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to coś, o czym mówiła już Hania Digital Girl. To jest to, że często to, że potuszujecie rzęsy i one jakieś takie są w ogóle rozczochrane, wydają się dziwne. Czasami bierze się to nie tylko z tego, że one naturalnie jakieś takie rozczochrane rosną, ale z tego, że same im to robimy. Nasza wiodąca ręka i oko od strony wiodącej, u mnie to jest prawa strona, tutaj pięknie zazwyczaj ładnie się tuszuje. Potem przekładamy na drugą stronę i średnio nam to wychodzi. A tak naprawdę zamiast zrobienia takiego ruchu, wystarczy obrócić maskarę i dzięki temu w ten sposób wytuszować. Bierze się to z tego, że grzebyczki często są asymetryczne i jest różna ilość maskary na nich. To też jest bardzo ważne. Zazwyczaj tutaj przy końcu jest jej więcej i to wpływa często na to, jak one potem wyglądają. Taka prosta rzecz, a cieszy. No i czwarta, ostatnia rada to po prostu tuszowanie oka, które jest słabsze, które ma mniej, bądź miejsca, w którym jest mniej rzęs, o jedną warstwę więcej. Czyli standardowo, jeśli tuszujecie po jednej warstwie, to w tych miejscach, gdzie rzęs jest mniej, są słabsze, cieńsze, tam dołóżcie drugą warstwę. U mnie to jest tak, że ja to jedno oko, które ma trochę gorsze rzęsy, nie dość, że właśnie daję Revitalashu dla niego więcej, no to też często tuszuję o jedną warstwę więcej i dodatkowo używam zalotki tak jakby porządniej na nim.
dzięki temu jest fajnie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Koniecznie piszcie mi, czy macie też jakieś inne rady właśnie na ten brak symetryczności. Ja dzisiaj się scwaniłam, bo przykleiłam sztuczne rzęsy, więc mam super symetryczne. W ogóle zrobiłam dla Was tutorial z makijażem właśnie tym i zapraszam Was, bo to będzie następny film. No, dokładnie. Dzięki i do zobaczenia. Kciuki w górę. Pa, pa!